Witajcie w kolejnym odcinku Złotej Piątki. Dzisiaj trochę naukowego rozprawiania o tym, dlaczego tak ważne jest, aby czytać. Jeśli jesteście przeciwnikami lektur, a w książkach oglądacie tylko ilustracje, to słuchajcie uważnie, bo być może szybko zmienicie nastawienie. Cześć wszystkim, zaczynamy! Rozwój słownictwa. Na początek powód, który chyba większość z Was podałaby za ten najbardziej oczywisty. Czytanie rozwija nasze umiejętności komunikacji, pisania oraz zwiększa nasz zasób słów. Nie można się z tym nie zgodzić, gdyż czytając zapamiętujemy wiele słówek, zarówno tych mniej, jak i bardziej wyszukanych. Bardziej ambitni czytelnicy skuszą się nawet do poszukiwania znaczeń nieznanych dotąd wyrazów tak, aby móc ich używać w przyszłości. Warto dodać też tutaj wątek ortograficzny, bowiem jeśli choćby przeglądacie od czasu do czasu jakąś książkę, zapamiętujecie nieświadomie poprawną pisownię, przez co wasze komentarze w internecie wyglądają o niebo lepiej. Zysk jest zatem oczywisty i niektórzy powinni wziąć sobie ten podpunkt do serca. Większa wyobraźnia. Wiele osób twierdzi, że czytanie książek to najlepszy sposób na rozwijanie naszej wyobraźni. Jest w tym wiele prawdy, zresztą wystarczy przeczytać takiego Hobbita albo Harry'ego Pottera, a nasze mózgi zostaną wypełnione myślami i wyobrażeniami, o których nawet nie śniliśmy. Oryginalne opisy lokacji, postaci, a nawet zachowania pobudzają w naszym mózgu prawdziwą machinę, która tworzy to coraz lepsze i bardziej złożone obrazy. Nic więc dziwnego, że tak bardzo poleca się czytanie książek już od najmłodszych lat. Większa wyobraźnia równa się większej kreatywności, która jest nieocenionym plusem w życiu. Zaczynając od prostych sposobów na czas wolny, po skomplikowane i oryginalne rozwiązania, które będziemy stosować w życiu zawodowym. Mądrość. Zaraz za wyobraźnią na tapetę rzuca się kolejny, ogromny plus wynikający z czytania. Jest to szeroko pojęta wiedza. Bycie oczytanym w dzisiejszych czasach przynosi wiele korzyści, zarówno na podłożu zawodowym, ale też towarzyskim. Sami dobrze wiecie, jak to wygląda, gdy idzie się na randkę. Oczytany partner czy partnerka, mający wiedzę w różnych dziedzinach, jest o wiele ciekawszym towarzyszem niż ktoś, komu tej wiedzy brakuje. Ważne jest również doświadczenie życiowe, którymi dzielą się autorzy wielu książek. Bezcenna wiedza z doświadczeń innych osób pozwala przeanalizować wiele spraw i uniknąć przyszłych potyczek w naszym życiu. Coś, do czego musielibyśmy dochodzić nieraz latami, dostajemy prawie za darmo, siedząc wygodnie przy kominku i czytając interesującą lekturę. Mniejszy stres. Ze wspomnianym wcześniej siedzeniem przy kominku wiąże się kolejny powód, dla którego warto jest od czasu do czasu sięgnąć po lekturę. Dla moli książkowych czytanie jest po prostu rozrywką, która w przyjemny sposób rozładowuje nagromadzony w nas stres. Czytanie jest bardzo wygodną formą relaksu, przede wszystkim dlatego, że można to robić prawie wszędzie. Nasze ulubione książki możemy zabrać ze sobą w podróż, do pracy, do szkoły czy nawet na pielgrzymkę. A gdy tylko poczujemy potrzebę przewertowania kilku stron, wyciągamy i czytamy. Proste, łatwe i jakże przyjemne. Kolejne strony zostają przewrócone, razem z nimi znika stres i sporo zmartwień, a naszą głowę wypełnia spokój i świat fantazji. Poznanie świata. Na koniec zostawiliśmy powód, który być może wiąże się z kilkoma poprzednimi, ale warto chyba poświęcić mu osobny akapit. Dzięki książkom, księgom i wszelkiej maści innej literaturze mamy możliwość poznania świata, który realnie jest być może dla nas niedostępny. Od autobiografii gangsterów i prostytutek, przez szczegółowe opisy życia w egzotycznych miejscach, a kończąc na wizjach świata osób chorych, mamy możliwość przebierać w tym, czego nie opowie nam ani kolega z ławki, ani żaden nauczyciel na lekcji. Jeśli jesteście ciekawi świata i ludzi, a codzienność już wam nie wystarcza, to gwarantujemy, że odpowiednia lektura wciągnie was na wiele godzin, a nawet dni. I jak? Przekonaliśmy was, że warto zaglądać do biblioteki częściej niż raz do roku? Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach, jakie najciekawsze książki w życiu mieliście okazję przeczytać. Cześć!